I raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Głyska, program W Punkt. Zgodnie z zapowiedzią komentatorzy, dzisiaj ksiądz profesor Dariusz Oko, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Daj Boże, witam Panią, witam Państwa. I Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska, Telewizja Republika, jeszcze Gazeta Polska Codziennie i parę innych mediów Strefy Wolnego Słowa. Witam Cię, Piotrze, bardzo serdecznie. Zresztą widzowie Republiki już Ci dzisiaj na antenie naszej stacji widzieli, ale teraz zupełnie na inne tematy, niezwiązane z wojną. Chociaż może inaczej, związane z wojną, ale z inną wojną, która się toczy. O, Piotr nam zginął przez moment, ale już powrócił. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze. Szanowni goście, szanowni Państwo, no właśnie, mieliśmy kolejną odsłonę tych przedwyborczych propozycji, które zgłaszają partie opozycyjne. Tym razem kilka dni temu Lewica zgłosiła takie przedwyborcze propozycje i tam bardzo mocnym punktem były sprawy dotyczące Kościoła. Religia ma być usunięta ze szkół, Kościół ma być traktowany jak po prostu zwykła działalność gospodarcza, czyli będzie sprawdzane, ile kto daje na tacę, a to wszystko będzie później liczone, będzie wszystko opodatkowane, będzie sprawdzane, Lewica tak chce, żeby było wszystko sprawdzane, jakie kto daje ofiary za co księdzu i to wszystko będzie też odpowiednio wyliczone. Nie wiem, czy kasy fiskalne będą chcieli do zakrystii wprowadzić, czy nie, ale księże profesorze, proszę powiedzieć, jak ksiądz profesor na to patrzy, bo no, można powiedzieć, że już mamy takie, jak słucham niektórych działaczy lewicowych, to mam wrażenie, że ta walka z Kościołem i pewne teksty, które są wypowiadane podczas tego wiecowego nastroju, to są lata takie 50., 60., to już mniej więcej ten klimat powraca. Właśnie, kiedy słyszę takie kolejne ataki, to myślę, że no, głównie ateiści, którzy za tym stoją, powinni się uczyć od Niemców ich relacji do Żydów, bo ateiści, taka lewica, komuniści, ich spadkobiercy, no, dopuścili się rzeczy podobnych jak Niemcy wobec Żydów. I Niemcy odrobili lekcje i teraz no, są bardzo ostrożni w atakowaniu Żydów. Właściwie tego się nie dopuszczają, no bo wiedzą, jakie zbrodnie na nich ciążą. Ale no, podobne zbrodnie ciążą na ateistach wobec Kościoła. Także jest trochę żenujące, jak oni obciążeni tak wielkimi winami, zbrodniami, za które nigdy nie przeprosili, nigdy nie odpokutowali, nigdy nie wyrównali, dalej w ten sposób atakują Kościół. No to jest podobnie, jakby dzisiaj Niemcy atakowali Żydów takim językiem właśnie z przeszłości. To byłby wielki skandal, to byłoby straszne, no ale w istocie to jest podobnie z ateistami, którzy atakują Kościół. Także myślę, dobrze byłoby, żeby no, mieli podobny stosunek do ludzi wierzących i do Kościoła, jak Niemcy mają do Żydów z racji historii, z racji przeszłości. No wiadomo, że to jest wstęp zawsze do czegoś większego, że cokolwiek lewica nie osiągnie, ateiści w niszczeniu Kościoła, to będzie tylko wstęp do następnych ataków, do następnego niszczenia. Oczywiście w imię obiecanego raju na ziemi i akurat my Polacy jesteśmy bardzo ostrożni z takimi obietnicami, bo wiemy, jak ich ojcowie duchowi, a często nawet fizyczni i matki obiecywali raj na ziemi, ale w celu uzyskania tego raju konieczne było unicestwienie Kościoła, także wymordowanie wierzących i duchownych. I wiemy, że to doprowadziło do piekła na ziemi. I z tego doświadczenia historycznego no, trzeba się bronić przed takimi ludźmi. No nie tylko ludzie wierzący, chrześcijanie, ale no, całe społeczeństwo. No tak jak w Niemczech, jeżeli ktoś występuje dzisiaj z atakami na Żydów, no jest natychmiast doprowadzony do porządku. Ja to sam, będąc w Niemczech, nieraz obserwowałem.
I myślę, że podobnie no, trzeba traktować takie ateistyczne ataki na Kościół. Piotrze, pytanie do ciebie, bo ja mam wrażenie, że to jest, że ta walka z Kościołem i ona na pewno jest przedstawiana i opisywana, te postulaty są prezentowane coraz bardziej radykalnym językiem. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Wręcz takim językiem już nie politycznym, ale takim bardzo pełnym agresji. To jest jeden z tych elementów, który moim zdaniem łączy Platformę Obywatelską w tej chwili i Lewicę, bo to jest tak, że no w pewnym sensie te obie partie zaczynają nawet rywalizować, kto będzie bardziej radykalnie wyrzucał religię ze szkół na przykład. Jak ty na to patrzysz właśnie od strony politycznej? No to jest tak, że trwa walka o ten antyklerykalny elektorat, że lewica musi przelicytować Donalda Tuska, który czasami mówi rzeczy, które trudno w tych sprawach przelicytować. No i z takim spektaklem mamy w tej chwili do czynienia. Pytanie, jak on ma się do tego, co dzisiaj przeżywamy w Polsce i w Europie, gdzie mamy z jednej strony skrajnie agresywną Federację Rosyjską z tym urzędowym moskiewskim prawosławiem wzywającym do mordowania przeciwników Rosji. Z drugiej strony w Europie Zachodniej mamy i ten będący w ofensywie, jak widzimy przy okazjach meczów na Mistrzostwa Świata zespołu z Maroka, islam, i mamy rozkładające Europę środowiska LGBT. W tym miejscu, gdzie my jesteśmy, w tym trudnym miejscu na mapie, nawet jeśli ktoś nie jest osobą wierzącą, nawet jeśli ktoś nie jest gorliwym chrześcijaninem, nawet jeśli nie głosząc ideologii jakiejś ateistycznej w Boga nie wierzy, no to głupotą jest atakowanie naszej tożsamości. Głupotą jest atakowanie Kościoła. To jest tak, że każdy zaborca, jak wkraczał do Polski, to najbardziej bał się tej potencjalnej siatki niepodległościowej, jaką były polskie parafie. Stąd w czasie choćby powstania styczniowego, kiedy Rosjanie wkraczali, to najpierw rozstrzeliwali księdza, żeby odebrać ludziom nadzieję. No i to jest dosyć przykre, że dzisiaj na tej lewicy, która zgłasza różne postulaty, to jedynym postulatem łączącym, bo z tych postulatów socjalnych, z tych postulatów pracowniczych dla ludzi nic nie wyjdzie, bo jest za duża sprzeczność, bo jest ten Zandberg, który chce praw pracowniczych, i jest ten Robert Biedroń, który jako prezydent Słupska brał sobie Balcerowicza na doradcę. Zandberg chce coś dla robotników, a Czarzasty to jest biznesmen, oligarcha z PZPR-u, wiceszef młodzieżówki studenckiej komunistycznej. No i jak ich wszystkich zebrać razem, to zostaje tylko ta niechęć czy nienawiść do Kościoła. No i to degraduje tą lewicę, to pokazuje, że ona nie nawiązuje do tradycji, nie wiem, lewicy przedwojennej, PPS-u, nawet, nie wiem, Daszyńskiego, tylko nawiązuje do czegoś, co w kulturze polskiej było poza sceną polityczną legalną, nie wiem, do Komunistycznej Partii Polski, do odmian pisma Bezbożnik, czy chrześcijański bezbożnik, wiejski bezbożnik, juny bezbożnik, to był młody bezbożnik, tego wszystkiego sowieckiego takiego badziewia, które tutaj... No właśnie, to jest zaskakujące, ile tego przekazu z tego, przepraszam, sowieckiego badziewia, z tych różnych odmian bezbożników, ile jest w naszej debacie publicznej, to jest w ogóle zatrważające, znaczy, że tak prostacka propaganda
jest przenoszona na, no, na grunt państwa, no, zupełnie nie kojarzącego się z takim prostactwem i z taką, przepraszam, no, ciemnotą, bo w gruncie rzeczy to tak do tego się sprowadza. Ale proszę księdza, ja bym chciała jeszcze, księdza, mamy dosłownie chwilę, chciałabym księdza zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo wszyscy ci, którzy chcą wyprowadzać, albo większość, może nie wszyscy, ale większość tych, którzy chcą wyprowadzać religię ze szkół, którzy chcą ograniczać Kościół i tworzyć z niego, przepraszam bardzo, działalność gospodarczą, którzy mówią, że nie powinno być święceń budynków publicznych, którzy mówią, że nie powinny być klauzuli sumienia, równocześnie przedstawiają się jako ludzie wierzący. Ja to już słyszałam od bardzo wielu polityków lewicy, którzy mówią, że oni są wierzący. Część mówi, jestem wierzący, ale nie praktykujący, bo Kościół jest taki straszny, że ja nie mogę praktykować. Ale są też tacy, którzy mówią, że są wierzącymi ludźmi i praktykującymi. Jak ksiądz na to patrzy? No to są dwa porządki wiedzy i moralności. Bo można być człowiekiem wierzącym, uznającym Boga i czyniącym straszne rzeczy. No tutaj mamy taki przykład demonów, którzy odgrywają wielką rolę w dziejach świata. No można powiedzieć, że szatan, Lucyfer, jego pomocnicy, oni uznają istnienie Boga, nie wiedzą, że Bóg istnieje. Oni nie tyle wierzą w Boga, co oni wiedzą o Bogu, a mimo to są jego śmiertelnymi przeciwnikami. No w naszej głowie niestety mogą się łączyć rzeczy bardzo sprzeczne. To, no niestety, skład naszej głowy to nie jest wynik równań matematycznych, gdzie panuje spójność i logika, ale skład naszej głowy to często jest po prostu taki przypadkowy zbiór różnych elementów. No trochę jakbyśmy zarzucili sieć w morze, to wyłowimy różne rzeczy, różne ryby dobre i trujące, może jakieś śmieci. No i tak to niestety jest nieraz w naszych głowach, że są elementy w oczywisty sposób sprzeczne, czego nie widzimy albo nie chcemy dostrzec. Także to też Pan Jezus już o tym mówił, no po ich czynach ich poznacie. Przecież faryzeusze, których Jezus najbardziej atakował, mieli pełne usta Boga, pobożności, modlitwy, a byli przez Niego najbardziej potępiani. Oni tak zewnętrznie to byli najbardziej wierzący. To była elita Izraela, to był wzór, a nikogo Jezus tak nie potępiał jak ich. Dlatego to, że ktoś deklaruje, że jest wierzący, to nie oznacza, że on postępuje jak wierzący. Akurat, no właśnie, w Izraelu ci najbardziej wierzący rzekomo zostali przez Jezusa najbardziej potępieni. No Jezus tutaj daje nam kryterium, po owocach ich poznacie. Co oni robią? Bardzo serdecznie dziękuję. Tu musimy postawić kropkę. Ksiądz profesor Dariusz Oko, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Piotr Lisiewicz, Telewizja Republika, Gazeta Polska, media Strefy Wolnego Słowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, ja również już się z Państwem żegnam, ale mam nadzieję, że Państwo z Republiką pozostaną. Naprawdę warto. Wszystkiego dobrego.